Ogus bardzo troskliwie opiekuje się Alim i Ildis ma tego dość i w 497 odcinku Więźnia Miłości pójdzie do szpitala, by zabić Azais. Sprawdź, co się wydarzy w 497 odcinku serialu Więzień Miłości. Zelia Ozgejagis kompletnie się załamała. Weszła na dach budynku, by popełnić samobójstwo, ale na szczęście znalazł ją i uratował Tarik Mert Ocal. Tymczasem Kajlicz Gogbert Demirczyk znalazł pamiętnik Azais Tenis Ozłem Durmas. Widzieliśmy także jej wspomnienia, z których wynika, że Ali Kejdan Al-Onder nie jest jej synem. W 497 odcinku serialu Więzień Miłości Zelia z rozpaczy nadal chce popełnić samobójstwo. Wspiera ją Tarik, który zabiera ją do siebie i pociesza. W końcu o jej próbie samobójczej dowiaduje się Kanan Trans Matlu. Tymczasem Ali coraz lepiej czuje się rezydencji Kajlicz, cały czas próbuje odkryć, co znaczą zapiski Azais w jej pamiętniku. Z kolei Azais dochodzi do siebie po operacji. Ildis Duni Eidogdu ma dość tego, że Ogus tak przejmuje się Alim oraz Azais, więc postanawia działać. Przychodzi do szpitala, by ją zabić, kiedy pacjentka zostaje sama, Ildis przychodzi do jej sali. Więzień Miłości, odcinek 497 we wtorek, 23 lutego 2021 roku o godzina 17:15 w TVP2. Sprawdź program TIFF.